Cześć, nazywam się Kaja, to jest Nika, a pozdrawiamy bardzo serdecznie razem w programie pod tytułem Gwiazdy Niki. Hej, interesują Cię gwiazdy? Nie wstydź się, bo mnie tak. Dlatego chciałam Cię zaprosić za kulisy życia ciekawych ludzi świata muzyki i srebrnego ekranu. Pytasz kiedy? W każdą środę o 21:00 w Polskim Radiu Londyn w programie Gwiazdy Niki. Gwiazdy Niki! Cześć, witajcie w Gwiazdach Niki. Jestem tutaj z Kają. Jesteśmy w Sopocie. No i w ogóle chciałam z Tobą porozmawiać przede wszystkim o tym, czego słuchasz, co Cię zainspirowało, kim chciałaś być jako dziecko. Wiesz co, szczerze mówiąc, to od jakiegoś czasu nie słucham niczego. Po prostu jestem tak zmęczona jednak dźwiękami, muzyką, hałasem, że doszłam do tego, że uważam ciszę za najwspanialszą muzykę. Dzięki temu mogę się zaprzyjaźnić ze swoimi myślami, mieć jakieś refleksje i tak dalej. A to tylko dlatego, że bardzo intensywnie pracujemy teraz. Bardzo lubię słuchać klasyki, muzyki klasycznej w domu, ponieważ ona wprowadza totalną harmonię. Ja od razu zauważam, że inaczej siedzę, inaczej jem, inaczej się wysławiam. Bardzo też lubię jazz, bo się na nim wychowywałam, bo mój ojciec wtedy, jak byłam dzieckiem, myślałam, że mnie katował jazzem, ale dopiero teraz widzę, jak wielki i zacny wkład miało to do mojego pojmowania muzyki w późniejszych latach. Czyli twoja pierwsza muzyka to był jazz? Pierwsza muzyka, którą usłyszałam? No i soul. Ja soul. Bardzo byłam karmiona w mojej rodzinie właśnie i swingiem, i soulem, funkiem. Ale też słuchało się w naszym domu Radia Luxemburg, gdzie, no bo wiesz, ja jestem 67 rocznik, więc u nas w radiu to ukochana moja, uwielbiana przeze mnie Irena Santor leciała. Natomiast bardzo pragnęliśmy też wiedzieć, czym żyje świat, i świat żył Abbą, Bonem, no wiesz, no. Więc po nocach przez ściany, kiedy już mi kazano pójść spać, to, a ponieważ ściany były cienkie, to słyszałam, jak ojciec szukał fal Radio Luxemburg, i dzięki temu no, nasiąkałam też tym, czym żyje świat. I to było fantastyczne. Ale moja inspiracja... Właśnie taka pierwsza jakby wokalistka, która Cię zainspirowała i pomyślałaś, że też możesz śpiewać. Wydaje mi się, że najbardziej na świecie takim poruszyłaś wielkim przeżyciem, nie? Poruszeniem, to był, jako naprawdę niewielkie dziecko, obejrzałam film Lady Sings the Blues o Billie Holiday. W rolę wcieliła się Diana Ross, kompletnie odtwarzając postać Billie Holiday, będąc sobą, bo Billie Holiday była kobietą niefiligranową jak Diana Ross, śpiewającą niskim głosem, kobietą naprawdę no, żyjącą na krawędzi. Diana Ross zinterpretowała te role po swojemu. Widocznie nikt nie dbał też o jakąś taką autentyczność tej postaci. Niemniej jednak to wszystko zrobiło na mnie takie wrażenie, że oczywiście przesiadłam się i na Diana Ross, a potem się przesiadłam na Billie Holiday. I wydaje mi się, że to jest wokalistka, która miała największy wpływ na mnie. Przestałam się wstydzić mojego niskiego głosu. Tak jak ja usłyszałam Sarę Vaughan. Właśnie w radiu. Vaughan, oczywiście. Było tych wokalistek mnóstwo. Ja też bardzo, bardzo kocham, poza muzyką lat 70., uwielbiam ten pop soul lat 80., tak trochę elektroniki, ale taki Luther Vandross, wiesz, te wszystkie takie seksowne rytmy. No to jest bardzo sexy. To moja młodość jest. No właśnie, no, też, no bo pierwsze kroki, chciałam powiedzieć, no to był przecież atrakcyjny Kazimierz, To nie były pierwsze, bo moje pierwsze były Polstartem. Moje pierwsze kroki poczyniłam właśnie tu na scenie Sopockiej Opery Leśnej. To był 88, znaczy w ogóle pierwsze to był taki
program telewizyjny Hit, chyba tak się nazywał. To był 87 rok i wystąpiłam. To było moje pierwsze doświadczenie muzyczne z telewizją. I wystąpiłam tam z Johnem Porterem. To taki był mój pierwszy koncert. Czyli musisz mieć sentyment do Opery Leśnej tu w Sopocie. No i właśnie, to Opera Leśna. To był wtedy, tak się to nazywało, Międzynarodowy Festiwal Piosenki i tam byli ludzie z różnych krajów. Którzy tutaj, nie, wiesz, to nie bywali tak na co dzień, prawda? I ja też nie bywałam. No i ja pamiętam, że reprezentowałam Polskę razem z Nieką Haliną, która śpiewała Mamy po 20 lat. Do dziś dnia utrzymujemy ze sobą kontakt. Bardzo cię pozdrawiamy serdecznie. Jesteś cudowną kobietą. Ona wciąż istnieje, wciąż roztańcza ludzi i daje im miłe wspomnienia, również w duecie polsko-włoskim, tak jak wtedy. I nigdy nie czułam, że my konkurujemy ze sobą. Myślę, że dla nas wszystkich ważniejszym faktem było to, że tu występujemy po prostu. Ja występowałam z piosenką Córeczko, wolałabym, żeś była chłopcem. Byłam potwornie stremowana, byłam tak stremowana, że nic nie mogłam jeść i w przeciągu 4 dni schudłam bardzo dużo, także mi spadała sukienka. I właściwie śpiewając, trzymałam ją łokciami, żeby totalnie nie spadła. W tym wieku można było przez 4 dni. No nie, właśnie, no właśnie, a byłam wtedy naprawdę bardzo młoda. A potem już mam inne wspomnienia z tą sceną, wiesz, śpiewałam tu z Bregowiczem, który się obraził na mnie za to, że podczas prawy do lewego wstałam z krzesła i jednak nie wytrzymałam, pobiegłam w publiczność. Wyłamałaś się. Wyłamałam, ale też miałam cudowny tutaj recital, w którym zrobiłam premierę pod tytułem Testosteron, gdzie cała Opera Leśna zwariowała. To było dla mnie ultra ważne. Miałam też taki bardzo ważny dzień, kiedy prowadziłam jeden dzień wspomnieniowy i przyjechało tutaj tylu artystów, takich jak Hot Chocolate, czy o matko, teraz to już, przede wszystkim Gloria Gaynor, która mi I Will Survive, ja śpiewałam przed nią I Will Survive, ona weszła na ostatnie nuty, ja miałam stremę totalną, wydawało mi się wtedy, że miałam totalną, ona wręczała mi potem nagrodę, ale okazało się, że we wtorek miałam jeszcze większą, bo kompletnie po prostu zaplątał mi się jęzor i no nie podołałam temu zadaniu. Zaśpiewałam znacznie gorzej niż te 14 czy tam 15 lat temu. No ale to się zdarza. A to pokazuje tylko, że jesteśmy żywymi ludźmi, nie poddajemy się rutynie. I to, że mamy tremę, to też oznacza, że po prostu mamy ogromny szacunek, tak, że to jest ważny moment. Widowni, dla każdego z osobna i no nie jesteśmy maszynami. Czasami zjadają nas emocje i bardzo proszę o życzliwość i zrozumienie. That's it. Też tak śpiewasz, o córeczko, chciałabym, żebyś była chłopcem, testosteron. To dużo takich akcentów tak. Właśnie. Teraz mi się wydaje, wiesz, no tak naturalnie kobiety mają więcej testosteronu z wiekiem, nie? Nie czujesz tego. Nie mówiłabym, ale mówiłabym raczej o sile, którą wymusiła sytuacja, że w pewnym momencie no, kobiety same zrozumiały, że muszą sobie radzić z tyloma rzeczami, będąc często pozostawione same albo pozostając w nierównych związkach, zauważyły, że dużo obowiązków po prostu spada na nie. A czy na pewno kobiety chcą testosteronu? Znaczy, nie to, że chcą, to jest, mają. To jest medyczny fakt, że... Of course, ale myślę, że mają po prostu. Że to jest jakiś proces ewolucji, natomiast no nie, kobiety mają zdecydowanie więcej empatii i ja nie chcę też robić żadnej wojny płci, bo mnie to nie interesuje. Faktem jest, że zrobiłam mnóstwo piosenek, które miały napiętnować pewne zjawiska,
a jednocześnie dodać, i to jest chyba najważniejsze, dodać kobietom otuchy i zachęcić je do tego, żeby się wspierać wzajemnie, żeby być razem, żeby się solidaryzować. Myślisz, że miałaś to od zawsze, czy to ci tak z wiekiem przyszło? W sensie taka solidarność z kobietami. Chyba mam wielkie szczęście, że żyłam wśród kobiet. Kobiet bardzo często poniżanych, źle traktowanych w ogóle, ale takie też czasy były. Kobieta nie mogła odejść od mężczyzny, bo nie miała żadnego zaplecza, tak? Natomiast widziałam, że są to kobiety, moja babcia, moje ciotki, że są to kobiety, które rozumieją inne kobiety. I jeżeli nawet nie na co dzień, to zdarzały się chwile naprawdę wielkiego wsparcia i zrozumienia. A ja być może przyszłam na ten świat z taką empatią, że rzeczywiście umiałam założyć te czyjeś buty. I pomyślałam sobie, że to jest mój dar i chciałam go rozwijać i nagle zdecydowałam, że to będzie moja droga. Boże kochany, ja nawet nie wiem, kiedy to się stało, ale być może przypieczętowało to moje macierzyństwo, bo spotkałam się z kobietami, które były w podobnej sytuacji, które bały się, albo były wzruszone, albo wściekle dumne z siebie, że są matkami. No po prostu nagle poczułam totalny przypływ siostrzeństwa i postanowiłam, tak. Tak jak w stadzie jest też w sumie, tak wiesz, że jako, energia żeńska jest bardzo ważna, energia żeńska jest bardzo ważna. Powiedz mi, czy jeszcze coś się, że tak powiem, wzrusza, jakaś muzyka, jak coś nie słyszysz? Wzrusza wszystko. Tak? Ja jestem w tej chwili w stanie ci zapłakać, bo ja tak samo reaguję płaczem na rzeczy, które mnie zachwycają, zasmucają, naprawdę. Wzruszają, to są wspomnienia, to są piękne obrazki, to jest jakiś dźwięk, który porusza jakąś strunę z dzieciństwa, z przeszłości, nawet z tydzień temu. Mnie bardzo boli przemijanie. Ale nie mówię tylko o takim przemijaniu, wiesz, urody, śmody, tam, tylko w ogóle nas, naszej obecności, bo jesteśmy tu na chwilę, żeby zdążyć to wszystko zrobić, powiedzieć, zapisać się na jakichś kartach, a przede wszystkim w czyimś sercu pozostać, to wszystko jest jak pstryknięcie palcem i nie drąż tego, bo będę płakać. Nie, bo każdy rok szybciej leci, jakby każdy następny rok wydaje się krótszy. Tak. Nie? Szczególnie jak coś robisz, bo jak się nudzisz, to ci się dłuży. Przynajmniej ja tak mam. I wtedy uważam, że nie cenię, nie szanuję czasu i pozwalam mu tak sobie płynąć przez palce. Czasami trzeba odpuścić, żeby się zrelaksować. Ja wiem, mi się spieszy. Czy jesteś takim pracoholikiem? Pracoholikiem nie. Pracoholikiem to jest Asia i gdyby nie ona, to ja bym w ogóle nie pracowała. Menadżerka. Bo ja już od jakiegoś czasu uważam, że to nie moja praca mnie definiuje, tylko kompletnie inne obszary. A w ogóle, wiesz, w ogóle Polki są uważane na świecie tak, za takie kobiety właśnie dosyć silne, nie tylko nawet ładne, wiesz, atrakcyjne. W Izraelu przedsiębiorcze, oszczędne. Dobre na żony. Dobre na żony. W Izraelu funkcjonuje do dziś termin Jidysze mamy, który tak naprawdę określa matkę z Polski. Bo ponoć to są zawsze nadopiekuńcze matki i tak dalej. Ale trudno się dziwić, bo my dziedziczymy taką pamięć, wiesz, komórkową. To są pokolenia, wiesz, nie, ile pokoleń mamy? 3 pokolenia po wojnie, wiesz. Matka Polka. Matka Polka, tak. I to jest, no przecież dla mnie największą tragedią było wyobrazić sobie, że mój już dziś 23-letni syn kiedyś sam przejdzie przez ulicę.
A nie, że tam pojedzie mi do Meksyku beze mnie, rozumiesz? No gdzieś tam to jest. A czegoś żałujesz? Mnóstwa rzeczy. No ale to najbardziej mnie denerwują ludzie, którzy mówią, że ja nic nie żałuję i w ogóle wszystko. No regret. Także no regrets i w ogóle nie, wszystko jest perfekcyjne. Oczywiście. Bo mi się wydaje, że to jest niemożliwe. Zdaję sobie sprawę z tego, że wszystko, co się w naszym życiu wydarza, jest jakimś procesem, który ma nas przywieźć do miejsca, w którym jesteśmy. Nawet problemy dają nam szansę do zmiany, no bo gdzieś tam nas popychają, to jest ten trigger, tak? Ale tak, żałuję. Parę razy się nie zachowałam tak, jak powinnam. Parę razy zaniedbałam coś, parę razy podjęłam złą decyzję. A coś konkretnego? Takie, coś konkretnego. Mój Boże, no coś konkretnego. No. Jakiś taki, nie? Coś, co tak ci utkwiło, na przykład, wiesz, czy... zaniedbałam siebie, że zawsze stawiałam siebie na nie pierwszym miejscu i... Ale w jakim sensie? W związku? W każdym sensie. Mhm. Zdrowia na przykład, że lekceważyłam sygnały dotyczące mojej kondycji zdrowotnej. Zawsze uważałam, że moi lokatorzy, wiesz, są ważniejsi. A przecież jak ja mogę im dawać wsparcie, kiedy ja sama podupadam, tak? Nawet maskę w samolocie trzeba założyć. Dokładnie o tym chciałam powiedzieć. Tak? Bardzo często siebie zaniedbywałam, bardzo żałuję. Wiesz, tą, co wylatuje z tlenem, nie chodzi o tą maskę. Wszystko kumam, wszystko kumam. Zanim się dziecku nauczy. Ale to właśnie polega na tym, że my często po prostu zagubiamy się. A chodzi o to, żeby odnaleźć siebie i o tym jest... Właśnie mój ostatni singiel, wiesz, no, odnaleźć siebie. Czasem warto zostawić wszystko za sobą i poświęcić sobie ten czas, przyjrzeć się z pewnej... Wiesz, jak stoisz blisko kamienicy, to widzisz ten portal, nie ten, ale nie widzisz kamienicy. Musisz zrobić parę kroków w tył, żeby zobaczyć cały obraz. My bardzo często nie widzimy całego obrazu. My bardzo często cierpimy, bo nam się coś skończyło i nam się wydaje, że to jest koniec wszystkiego, ale dopiero jak weźmiemy kilka kroków do tyłu, zobaczymy, że to coś może jest właśnie otwartym portalem do czegoś nowego. I dlatego jestem bardzo dumna z tego, że przelałam na papier, a potem na piosenkę Cats and Dogs, Odnaleźć Siebie. To nie jest piosenka taka komercyjna, to jest dosyć niszowa piosenka, która, by the way, ma cudowną ilustrację w postaci teledysku zrobionego na Wawelu. I to jest naprawdę coś grubego, bo do tej pory nikt nie został wpuszczony w te zakamarki, są niedostępne po prostu dla zwiedzających. A ja tam mogłam dotykać ścian i arasów nawet. I co, i odnalazłaś siebie? Jestem w procesie, jestem w procesie. Jak to mówią w Air France, w tranzycie. Tak, jestem w tranzycie i procesie. Szukam siebie, ale to jest bardzo przyjemny proces. Poznajesz się. Poznaję się, tak. I co więcej, zaprzyjaźniam, zaczynam się rozumieć. No szkoda oczywiście, że po 50, ale... Kurczę, no my dojrzewamy również do poszukiwań, do kwestionowania pewnych sytuacji życiowych, do kwestionowania własnych odczuć nawet, bo bardzo często to, co czujemy, jest narzucone przez sposób, w jaki zostaliśmy wychowani. Czegoś nie wypada. Nie wypada, tak się... Nie wypada dobrze o sobie mówić. Rozumiesz? A więc tak, no... gdzieś też te domki z kart padają i zostajesz goły, golusieńki, jak ten paluszek mały, ale to boli. To jest bolesny proces. Mówię, jakbym po prostu łyknęła wszystkie w ogóle rozumy świata. Nie, ale
kurczę, gdybym ja tak w życiu była mądra, jak ci się tutaj mądraluje, to byłoby fajnie. No tak, no ale... też jak zaczynałaś karierę, też mi się wydawało, że byłaś bardziej taka agresywna, bardziej nie, taka nastroszona. Nie, bo ja byłam przestraszona. Mhm. Ja byłam przestraszona, bo ja byłam bardzo nieakceptowana i miałam wrażenie, że wszyscy mnie atakują, więc ja od razu wchodziłam z tarczą. A to tylko dlatego, że nie byłam pewna siebie. Ludzie, którzy atakują i którzy są często niemili albo niekontaktowi. Znaczy, nie są mówię, tacy... że byłaś taka agresywna, nie, ale nie sprawiałaś wrażenie. Rzeczy... A nie, no ja niestety mam taką też fizjonomię, ale rzeczywiście ja się bałam. A teraz się nie boję, bo wiem, kim jestem. I możesz się otworzyć. No, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Jakaś masz... puenta, chodź na jakąś puentę. Właśnie. Żeby się odnaleźć. A ty odnalazłeś siebie? No właśnie, będziemy się teraz odnajdywać razem z Kają. Ale nie uciekaj no. Od odpowiedzi. Aha, bo teraz Kaja tak, robi ze mną wywiad. Tak, ja robię wywiad. Z tobą. No, ja też mam tak jak ty, że też poszukuję, bo mi się wydaje, że tak, że cała ta droga poszukiwań jest, bo bardzo często całe życie szukamy kogoś. A tak naprawdę tym jedynym kimś, kogo warto odnaleźć, to no jesteśmy tak, my, tak, no tak. Sami. No właśnie, i to też jest, ludzie, którzy są wokół ciebie, zauważaj, że też zmieniają cię trochę, znaczy zmieniają to. Ja mam ogromne szczęście, no. Bo otaczam się ludźmi mądrymi, ludźmi, którzy poszukują, ludźmi właśnie, duchowymi, no. Ludźmi, którzy nie decydują się zostać na laurach, którzy właśnie non-stop kwestionują i poszukują, tak, siebie, ale oni tak, mnie inspirują. Tak, bo dla mnie chyba najważniejsza jest kreatywność. A dla ciebie co? A dla mnie lojalność. No, lojalność, tak jeżeli chodzi o przyjaciół, to na pewno. Jeżeli chodzi o wszystkich. A generalnie, jeżeli chodzi o świat, to życzliwość. No super by było, jakby wszyscy byli trochę, chociaż 5% bardziej życzliwi niż są, to już by było lepiej. I odpowiedzialność, ponieważ brakuje tego, ta no. Odpowiedzialność sprawiłaby, żebyśmy nie przypominali tego mema, tego obrazka, że tam siedzi facet jeden w Łodzi z prawej strony dziobu, drugi z lewej strony dziobu i ten, co siedzi z prawej mówi, ty stary, do tego z lewej, mam tu dziurę pod nogami, wlewa mi się woda, a tamten mówi, ale to nie po mojej stronie. No niestety płyniemy tą samą łódką, więc tak, myślę, że życzliwość i odpowiedzialność, that's the clue. I niech się tak stanie. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. To była, Asiu, bardzo piękna rozmowa. To była bardzo piękna rozmowa. Tak, ja lubię wejść w głąb. Ale naprawdę bardzo piękna rozmowa. Ja bym sobie życzyła mieć takie rozmowy zawsze. Ja również. Hej, interesują cię gwiazdy? Nie wstydź się, bo mnie tak. Dlatego chciałam cię zaprosić za kulisy życia ciekawych ludzi, świata muzyki i srebrnego ekranu. Pytasz kiedy? Każdą środę o 21:00 w Polskim Radiu Londyn w programie Gwiazdy Niki. Gwiazdy!